mecz wygrany grupy A amerykańskiego Challengera, sezon trzeci. Top 4 tego turnieju awansuje do Montrealu i będą mogli się pławić w luksusach i hotelach, nawet w samym boczku, który im Blizzard zasponsoruje, bardziej hotel, który z kolei będzie sponsorowany przez Blizzarda. Let's go. Zobaczmy. Mój Boże, Protoss. Tak. W końcu nie dwóch zergów. Piękna sprawa. W górnym lewym rogu Alex Sunderhaft, czyli Nib, sponsorowany przez Ting. W dolnym prawym rogu Starkiller, sponsorowany przez Sidestorm Gaming. Fajnie, fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Trzymamy tutaj nie samych zergów. Miałem jakąś myśl w ogóle między tymi grami. Właśnie a propos jeszcze formatu, może mi się przypomni. Ogólnie dużo właśnie jakoś tak. Co za przypadek, prawda? Że akurat zergów jest najwięcej i w Europie, i w Ameryce. A, wiem już jaką miałem myśl. Właśnie, myśl była taka, bo zerknąłem sobie na punktację World Championship Series i tak szukam drugiego zawodnika z Ameryki poza Nibem. W ogóle czemu Nib jest tak wysoko? A, bo on doszedł do półfinału w Lipsku. Jest czwarty w klasyfikacji World Championship Series. No to szkoda. Ale tak się zastanawiałem, kto jest tym drugim z Ameryki? I tak szukam, szukam, patrzę. No i nie ma. Na 28 miejscu dopiero jest Pak. I taką miałem myśl, kurczę, my to jednak mamy fajnie. Jest Nercio, teraz piąty. Jest dziewiąty i dziesiąty Lazeri oraz Mana. Także my mamy szansę w ogóle na trzech zawodników z jednego kraju. Zresztą no, Polska nie jest tak dużym krajem jak Ameryka, nie ma tak dużo ludzi. A proszę bardzo. Szansa na trójkę właśnie naszych zawodników na Mistrzostwach Świata. Na poprzednich też ich sporo tam było. Ogólnie nieźle Polska tym StarCraftem stoi. A oni w Ameryce w zasadzie mają samego Niba. Taka trochę bieda, więc no muszą kibicować też zawodnikom z innych krajów. Nie jest źle, prawda? Jest dobrze. Widzę, że... Na czacie dobra zabawa z tym botem odchodzi. Też tak zastanawiam się tymi cytatami, jak do niektórych z nich w ogóle doszło. Jak coś jest mądre, to się tego nauczy. No złote myśli 2018. Czy tam 17. Dobra, jest Stargate, oczywiście od Protossa. Początek standardowy, czyli barykada, szybka ekspansja, adeptka, pierwsza adeptka na kranobuście, żeby zobaczyć, czy przeciwnik olinuje, czy też nie. Tutaj już nawet ona zapuściła się trochę w tyły bazy wroga. No i teraz wycofanie. Ależ synchronizować chciał, mam wrażenie. A w dwóch miejscach będzie atakować, to jest fajne. No i ile tych dronek, kurwie, póki co dwie. No Starkillera i jeszcze jedna, a nie trzy. No to taki standard w sumie, jak dwie adeptki są w akcji. A, piszecie o Scarlet, no ale Scarlet jest z Kanady, a nie z USA. W sumie z USA, no to co, no kiedyś był Idra jeszcze niby. No ale on, no właśnie nie był w finałach za często. A, sorry, Psyonix Aftermath, Starkiller. Sorry, tutaj faktycznie się machnąłem. Zerknąłem tylko na to psi i się machnęło. No, lepiej, żeś z tym Sidestorm się machnęło, niż z drużyną Rodzyna. Bo on ma drużynę psi w netwarsjańskiej prolidze. Dwie Oracle zagrał Nip. A, sorry, bo tutaj jeszcze był właśnie wlot do tej bazy i aż dwie stracił dronki. Starkiller. Mówię aż, no bo progamerzy na ogół albo nie tracą żadnej, albo tracą jedną często. No, ale chyba i tak lepiej niż Antis się obronił, bo Antis to nawet spora nie miał, jak walczył z Nibem.
i pyk. Jak ładnie sobie postawił Robo Facility, bardzo mi się podoba ta pozycja. Nie trzeba ustawiać tutaj adeptki na stopie, tylko można hold position, więc nic nie wejdzie. No i też szybciej jednostki będą na polu bitwy. Nip wychodzi adeptkami też na mapę. O, i się zaczyna raid. No Starkiller, no nie ma drugiej królowej. Skandaliczna sprawa. I teraz cyk, jeszcze jedna dronka. I już problemy, już kłopoty Najmana. Teraz 6 adeptek wejdzie. No taki zwyczajny atak w sumie, a może krzywdę zrobić. Z 30-41 dronek kontra 50, no nieciekawie. Od razu Nip trochę przepłoszony. Nie będzie teleportować się do naturala, a tam akurat defensywy nie było. Sześć adeptek, widzę, że wchodzi dalej. W USA 40 milionów Polaków? Serio? Aż tyle? Nigdy się nie dowiadywałem, nie sprawdzałem. I to tam jest więcej niż u nas. Jeżeli to są dane zgodne z prawdą. Tak, więcej z Kanady niż z USA tych progamerów, zgadza się. Hack też był kiedyś, a hack akurat był dobry. O! No tutaj błąd Niba. Stracił oczywiście swoją wyrocznie latającą. 59, no nie, no. No sorry, ale to jest miazga, no. Chyba, że Starkiller teraz jakimś cudem to wygra tym atakiem z Erlingami i Roachami. Bo to jest tak, to jest jego taktyka. Ile łącznie stracił? 13 dronek za dwie proby. No bardzo nieciekawie wygląda dla niego ta statystyka. Ma już dwa Immortale też Nib. Dorabia kolejne Gateway'e. Tutaj nawet bateria ładnie ustawiona. Także no wszystko albo nic, jeżeli chodzi o naszego Zerga. Nawet nie zabrał królowych do tego ataku. No wielu chce, niczym Serral. Teraz właśnie łatwo wygrywać gry Roachami, Ravagerami, tylko że Serral miał tego wszystkiego tak z dwa razy więcej. No i się zaczyna. Nie no, myślę, że Nip da radę. Nawet jak teraz wyrwał strzał od Ravagerów na klatę, to powolutku to rozpracuje. O, jeszcze Oracle powróciła, ona też oczywiście może strzelać. No jakby były dwie, to już w ogóle miazga. Oracle tak, po Ravagerach. Nawet nie robi za bardzo kolejnych kanonów, czy shit battery Nib. Jeszcze Force Feedem trochę przeszkodzi rywalowi. No ale tak w sumie i z probami się musi zacząć bronić. Ale tylko na moment. Tutaj otworzył gateway, tak, otwiera gateway Nib. Immortale w sumie nawet chyba ani razu nie dostały żadnego strzała. No, słabo jak tak, straci tego Archona. No to już gorzej zrobił Nib. No ale on dalej ma 67 probek do 42, Zerg się nie przebił. Akcja zakończona niepowodzeniem. No i cudu już nie będzie, GG. Nib niczym celnik na granicy. Nic do siebie nie wpuścił. GG. 1-0. Hack był moim protosowym bogiem, a jak się nauczyłem po powrocie jego buildu, to wszystko przegrałem. No, też trochę oglądałem, jak Hack grał w Korei, jeszcze jak siedział. O, Manieku 82, bardzo dziękuję za donate'a. Dwie dyszki, pozdrawiam, dzięki za wsparcie kanału. Arigato. Manieku. Dzięki. No jaki szczytny dziel dzisiaj. Aha, już. No okej, okay, może cel dzisiaj nie jest szczytny. Także wiadomo. Wszystko pójdzie na kebaby. Dziękuję bardzo. No na coś pójść musi. Artykuły pierwszej potrzeby. Kebaby, zapiekanki. Napoje gazowane. Nie no, Scarlett właśnie z Kanady.
Chwila, bo ja tych Polakach tu jeszcze czytam na czacie. Myśmy się rozmnożyli, wręcz zaekspowali. No tak, tutaj minerały w Polsce się kończą, to już trzeba do kolejnej ekspansji jechać. Też się zastanawiam, skąd te dane, John Carpenter. Czy potwierdzone info, czy nie? No i ruszamy. Good luck, have fun. Piękna sprawa, dobra. Nip ma punkt. W kurnym lewym rogu oczywiście Stalkiller. W dolnym prawym Nib. No, taką właśnie niezbyt pewną będzie mieć te barykady, Nib, bo ustawił w niej pylona na froncie. Na ogół stawia się z tyłu. 400 milionów Polaków jest w USA i około 30 milionów śpiewa co rano Bogu Rodzice. I wszystko jasne. To mam wrażenie, że to może nie być prawdą. Ej, w ogóle Starkiller zaczął od Spawning Pool'a. To mi trochę umknęło, no ale będzie chyba właśnie... chciał łatwo pokonać Niba. Zastanawiam się, czy zabierze drony do tego ataku. Bo opcji jest sporo. Wydaje mi się, że nie. O, i cały misterny plan zauważony. Nip już widzi, że tu będzie 6 lingów w miarę wcześnie. Zobaczymy decyzję Niba, czy drugi gateway, czy może inne coś. Tak, drugi gateway. Drugi pylon. I trzeci pylon, żeby zablokować ekspansję rywala. Taki pewny. Ziemia jest płaska. No nie. Cybernetic Core. A już teraz sprytnie Nip powrócił do rywala, żeby zobaczyć, czy jest ekspandzik, czy nie, czy drony jadą, czy nie. Jakby drony jechały, to trzeba się zablokować w pełni. Natomiast w takiej sytuacji wystarczy zelota w przejściu i wszystko jest w porządku. Taka różnica. No co to dużo mówić, no Nip się obronił z olbrzymią lekkością. W żadnym momencie chyba Starkiller nie liczył na niszczenie gatewaya, czy no na co on mógł liczyć, no na nic nie liczył, na pewno na nic nie liczył. O, ale teraz w sumie ciekawe właśnie, no jak jest następstwo Niba. Bo teraz tak, zrobił dwie adeptki, ale też dwa gazy. Bo normalnie tak z jednym gazem raczej i Nexus jest trochę szybciej. Ach, kolejne dwie adeptki robi, patrz pan, zobacz. Czyli chce ukarać Starkillera w miarę szybko, no bo widać było, że ten nie zajął gazu, więc nie ma szybkości do zerlingów. Jak nie ma szybkości do zerlingów, to adeptkami można spokojnie latać. Takie rzeczy. I cyk, kolejna teleportacja. No, nieźle nawet to zaczyna wyglądać dla Niba. O, jeszcze uciekł! Jak on to dobrze zrobił! Nice! Very nice. O, i teraz po dronach. Starkiller widzę, że już idzie w lera. Już. Nadzieja. Porzucona. Tutaj dwa zeloty będą męczyć, nękać. Gorzej niż mutalisk. No, ale między minerałki. Zapraszamy. Między minerałki. Tak jest. Uch, ten pro gamer. I tylko dwa lingi mogą atakować zelotę i proszę bardzo, i jeszcze jeden zergling, i jeszcze jednego dziabnie z raz. Ło, jeszcze jednego! To był Feniks na sterydach. Ten, wiecie, hero zelota ze StarCrafta 1. No potem się przepoczwarzył w Draguna i tak dalej, ale to był duch Feniksa. Jeszcze jednego zerglinga ubił. Robo Facility Granib, który został... Co? Niezauważony? Serio? No nie, no. Panie Zerk.
No powiem wam, że no... Atak Starkillera to... No wiedzie tutaj... Jak trabant na torze wyścigowym, no zrobi wrażenie... Ale niekoniecznie takie, na jakim by zależało właścicielowi. No co zagrać? Co ja oglądam w ogóle? Do czego to doszło? I on za to dostanie $400, no nie. Wcale nic mi teraz nie ściska. No nie. No Starkiller jest miciony wręcz przez Niba teraz. Niba oczywiście już robi immortale. No Starkiller spróbuje zrobić tego Nidusa. Tak, już jest Nidus zapuszczony. Niba oczywiście to już widzi. Są baterie. Teraz nawet drugi immortal będzie. No to nie jest... To nie jest to! Boże, jeszcze te Fortfieldy, jakie brutalne. Oj, centry nie padnie. Tak, GG well played, zgadza się. 2-0 dla Niba. Przykra sprawa znowu. No Nib poza zasięgiem dziś. Zakończone. No nie no, w sumie taktyka ze spawning poolem nie poszła. Ale jak ona miała pójść? Musiałby Nib nigdy nie zauważyć panów swojego przeciwnika, a na to jest przecież żadna szansa. No ale dobra, GG's. Także za chwilę ostatni pojedynek w amerykańskim Challengerze. Szybciej jakoś poszedł ten... Co? Już? Aha, już 21:16. Bardzo szybko, no nic. Nie ma sposobu na Niba. No ale mimo wszystko Nib nie wygrał żadnego z tych Challengerów, z tego co pamiętam. Niby dobry. Ale nie na tyle. O, dobra. Będzie chyba przerwa też. 2-0, krótka historia, krótka piłka. Dziękuję za oglądanie na YouTubie, polecam suba, like, komentarz i do następnego razu, cześć.